Witam serdecznie zebranych. Proszę Państwa, dziewiąty już raz przyznamy Nagrodę Literacką imienia Józefa Mackiewicza. I to jest sukces. Trwamy. Nasz wielki patron Józef Mackiewicz jest pisarzem widmem. Anatema rzucona na niego przez komunistów PRL-u w pewien sposób trwa nadal w wolnej Polsce. Niewiele uświadczymy jego książek w księgarniach. Skąpo drukowane w jedynym wydawnictwie Kontra, aż w Londynie. Śladowo pokazują się w Polsce. Natomiast coraz więcej prac o samym Mackiewiczu pojawia się w wydawniczym obiegu krajowym. Po książce Grzegorza Eberharda Józef Mackiewicz, pisarz dla dorosłych, wyróżnionej przez kapitułę naszej nagrody, ukazały się między innymi liczący około 700 stron tom pióra Marka Zybury Józef Mackiewicz i krytycy oraz książka Zbigniewa Siemaszki, przyjaciela pisarza, zawierająca jego recenzje, eseje, artykuły i listy. Natomiast my mamy samej twórczości Józefa Mackiewicza jak na lekarstwo. To fakt. Ciągły fakt. Permanentny. Niezapomniane pozostało świetne czytanie przez Ludwika Benoit w drugim programie Polskiego Radia powieści Józefa Mackiewicza Droga donikąd. Działo się to z inicjatywy świętej pamięci Krzysztofa Zaleskiego, wówczas dyrektora drugiego programu. Od córki pisarza Haliny Mackiewicz dowiedziałem się, że w projekcie edukacyjnym obowiązkowych lektur dla szkół polskich na Litwie, przygotowywanym przez tamtejsze Ministerstwo Edukacji, nie ma Józefa Mackiewicza. Również w lekturach dodatkowych nie istnieje. Są za to Czesław Miłosz, Tadeusz Konwicki, Miron Białoszewski, Tadeusz Różewicz, Andrzej Stasiuk, Stanisław Barańczak i inni. Znaczy to więc, że takie jest nasze zdanie, że zoologiczny antykomunizm Józefa Mackiewicza, jak powiadał Adam Michnik, obowiązuje nie tylko w wolnej Polsce, ale również na obszarze mackiewiczowskiego wielkiego przez X księstwa litewskiego. Jako kapituła musimy na to barbarzyństwo zareagować. To nasz obowiązek. A teraz przystępujemy do rzeczy, do dzisiejszego, najważniejszego tematu, że tak powiem. Tyle więc spraw ogólnych i przykrych. Oto nominacje książek do nagrody imienia Józefa Mackiewicza za rok 2009. Wroniec, Jacek Dukaj. 18 znaczy życie, Jerzy Fonfara. Godot i jego cień, Antoni Libera. Przerwa w pracy, Paweł Lisicki. Wojna polska, Leszek Moczulski. Burza, ucieczka z Warszawy, 40, Macieja Parowskiego. Do zobaczenia w piekle, Wojciech Pestka. Kantus, Jana Polkowskiego. Dżin, Magdy Skubisz. Lech Wałęsa, Idea i historia, Paweł Zyza. To jest lista książkowych nominacji. Jak zwykle wachlarz szeroki. Reportaż, proza, poezje, prace historyczne, biograficzne i tak dalej. A teraz poproszę o prowadzenie zebrania pana Stanisława Michalkiewicza. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wprawdzie jesteśmy tutaj w gronie już nawzajem sobie znanym, ale być może ktoś jeszcze po raz pierwszy tutaj przyszedł, a nawet ci z Państwa, którzy byli dawniej, to może nie pamiętają, więc dla przypomnienia, nagroda imienia Józefa Mackiewicza została ufundowana przez dwie osoby, pana Zbigniewa Zarybskiego, siedzącego tutaj obok mnie,
przedsiębiorcę z Tarnowa i pana Jana Małka, mieszkającego w Kalifornii i w tej chwili w Los Angeles, ale reprezentuje go obecna tutaj na sali pani Krystyna, małżonka, także dziękujemy bardzo. Trzecią osobą, która do nagrody się systematycznie dokłada, jest pan Włodzimierz Kuliński ze Sztokholmu, też przedsiębiorca polski, no ale z powodu złego stanu zdrowia nie mógł tutaj być, chociaż bardzo chciał. Także to są fundatorzy nagrody. Nagroda wynosi 10 tysięcy dolarów. Laureat otrzymuje złoty medal, oprócz tego no i dyplom i statuetkę. Jedną z trzech tam widocznych na stole, którą ufundowali państwo Jarząbkowie, a zresztą co roku też obecni tutaj wśród nas na sali. Chciałbym powitać również laureatów Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza z lat ubiegłych. Nie będę wymieniał nazwisk, sami wiedzą, kim są. Chciałbym powitać również księdza, przewielebnego księdza Jenkinsa. Od dwóch lat już sympatyzującemu z naszą nagrodą. No i kandydata na prezydenta Warszawy, pana Czesława Bieleckiego, który mimo nawału zajęć zechciał nas odwiedzić i naszą skromną uroczystość. Proszę państwa, oprócz nagrody głównej, dzięki życzliwym ludziom możemy również przyznać wyróżnienia. I fundator jednego z wyróżnień pragnie zachować anonimowość, ale fundatorem drugiego wyróżnienia jest pan Andrzej Banasik, prezes firmy Centrum Analizy Ryzyka. No i też bardzo dziękujemy za to wsparcie naszej prywatnej inicjatywy. A teraz pozostaje mi już wymienić pierwszą książkę i pierwszego autora książki wyróżnionej. Jest nim pan Maciej Parowski za książkę Burza, ucieczka z Warszawy. Bardzo proszę pana Rafała Ziemkiewicza i pana Zbigniewa Zarywskiego o wręczenie dyplomu i wyróżnienia. Laudację książki wygłosi pan Rafał Ziemkiewicz, członek naszej kapituły, a potem autor też zabierze głos, żebyśmy trochę więcej się dowiedzieli o tym, jakie motywacje mu przyświecały przy napisaniu tej książki. Moment dla fotoreporterów. Przypadło mi zadanie bardzo trudne, które w perfidii swojej kapituła dla mnie zaprojektowała, wiedząc, że należy się to laureatowi, abym wygłosił coś w rodzaju pokuty. Maćku, nie uciekaj. Miałem nadzieję, że nie jestem w stanie wygłosić normalnej, przepisowej laudacji, która w tym momencie nastąpić powinna, ponieważ z Maciejem Parowskim zbyt szczególne pisarskie związki łączą nas od lat bardzo, bardzo wielu, zbyt wielu i zbyt różnorodne, abym mógł napisać po prostu jakiś uprzejmy i bardzo merytoryczny tekst. Skądinąd, jak państwo wiedzą, ja się nie nadaję za bardzo do pisania tekstów merytorycznych i rzeczowych jako felietonista. I nie mogę inaczej, szczerze mówiąc, myśleć o Macieju Parowskim, że jako człowieku, który sam w sobie stał się instytucją i to instytucją bardzo ważną nie tylko dla mnie, ale dla całego pokolenia pisarzy, o mało właśnie powiedziałem młodych pisarzy, chociaż to prawdą było 30 lat temu. Instytucją niekiedy przyjazną, niekiedy nienawistną, a zazwyczaj instytucją, którą próbowaliśmy pokonać na różne sposoby. Jak pewnie wszyscy z państwa wiedzą, Maciej Parowski zajmował się przez lat wiele i właściwie zajmuje się do dzisiaj selekcją opowiadań
do miesięcznika Fantastyka. To jest bardzo szczególna rola selekcjonera i wydawcy, którą Maciej Parowski zawsze brał bardzo poważnie do siebie. W przekonaniu, i to była jedna z przyczyn naszych sporów, że to, co robi, to znaczy fantastyka jako rodzaj literacki jest rzeczą śmiertelnie poważną. Tak się składa, że większość moich kolegów, ja w ich liczbie, wywodziliśmy się z ludzi, którzy po prostu się na science fiction, na fantasy wychowywali. W związku z czym uważaliśmy ją za swego rodzaju wartość hobbystyczną. I oto zderzyliśmy się z człowiekiem, który się w tej literaturze autentycznie zakochał, przychodząc z zewnątrz, wychowując się nie na Asimowie, Clarku i Bradbury'm, jak no, może nieco starsze pokolenie od naszego, nie na Tolkienie, nie na Stanisławie Lemie nawet, tylko na Francu Kawce i tym podobnych, jak wówczas uważaliśmy, nudziarzach. Co więcej, przyszedłszy do miesięcznika Fantastyka, mieliśmy pewną nadzieję, że od po prostu po zablokowaniu mu przez sławne weryfikacje możliwości realizowania się w dziedzinie dziennikarstwa, nazwijmy to normalnego, no, wylądowawszy w gazecie Fantastyka, nie będzie nam sprawiał problemów, zaczął je sprawiać, ponieważ bardzo uparcie domagał się, aby literatura tam zamieszczana w jakiś sposób nawiązywała, czy nawiązywała równorzędne starcie, równorzędne może przesada, ale przynajmniej starała się być równie prawdziwą literaturą, jak ta, do której się przyzwyczaił. Co tu powiedzieć, nie było łatwo. Czy mu się udało, no to muszą Państwo oceniać sami, po których przepuścił na te łamy, wyrośli na pisarzy znanych i tęgich. Będziemy jeszcze wracali do tego tematu w kolejnych laudacjach, jak sądzę. Niektórzy przynieśli mu wstyd, jak ja, ale potem się zajęli czym innym. Niektórzy jeszcze nie wiadomo, co przynieśli. Owocem tego było kilka antologii, z których Maciej Parowski, wiem, że jest bardzo dumny, więc mówię o tych antologiach, o miłosnym dotknięciu nowego wieku, o wcześniejszych, co większych muchach, o późniejszych tekstach. Chyba nie wszystkie te antologie się zdołały ukazać, a szkoda. Teraz mam nadzieję, że wydawcy zachwyceni tą nagrodą i pchnięci do tego zwrócą się do laureata o prawa autorskie. Mówię o tym dużo, ponieważ żartowało się i niektórzy przypisywali tutaj daleko pociągnięte analogie literackie, gdzieś tam Hen od Aleksandra Watta, od Przewodwojnia, od Grydzewskiego i innych sławnych redaktorów, że Maciej Parowski, kiedy zaczął być redaktorem w Fantastyce, to zaczął pisać cudze teksty zamiast swoich. Przepraszam, to była moja złośliwość prywatnie wtedy wygłaszana. Ale poważnie mówiąc, skupił się tak bardzo na promowaniu, szukaniu wartości w literaturze cudzej, że bardzo mocno zaniedbał własną. Chociaż wystartował w tej dziedzinie z dużym przytupem i dużym oddźwiękiem. Wprawdzie zaczynał jako autor krytycznych felietonów, zbiorów, recenzji, zwłaszcza recenzji filmowych, którymi się do dzisiaj zresztą w Gazecie Polskiej para, ale później zadebiutował w sławnym dla polskiej fantastyki roku 1982 powieścią, która uważana była za jedną z powieści tworzących tak zwaną fantastykę socjologiczną, falę kojarzoną najbardziej z Januszem Zajdlem, który wtedy wydał powieści Limes Inferior i Wyjście z cienia, Paradyzja, ale w tej fali wymieniano także właśnie Macieja Parowskiego, wymieniano Edmunda Wnuk-Lipińskiego, wymieniano tam też Marka Oramusa i Wiktora Żwikiewicza. Nie będę wymieniał więcej nazwisk, ponieważ skarbnica i żywa pamięć polskiej fantastyki siedzi przed nami i za chwilę zostanie poproszona o powiedzenie słów paru. Później Maciej niestety nie wydawał swoich powieści. Nie wydawał, wydał zbiór opowiadań, wydał zbiór, trudno nawet powiedzieć, recenzji, szkiców krytycznych, bo były tam i wywiady, były tam i eseje. Portret tej literatury, której poświęcił się jako wydawca, jako redaktor i selekcjoner.